Cześć moi drodzy, tutaj Bartek i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dead Space 2. Kontynuujemy naszą wędrówkę. W ostatnim epizodzie nie działo się jakoś zbyt wiele, jeśli chodzi o fabułę. Odbyliśmy kilka walk, w szczególności ta potyczka, która działa się tutaj pod koniec ostatniego odcinka, bodajże 19, była naprawdę emocjonująca. Zresztą dobrze mi znana lokacja z pierwszej części gry, a my teraz zmierzamy tutaj do wind. Tradycyjnie rzućmy okiem na nasze cele. Dostaliśmy się na mostek, to było we wcześniejszym odcinku, a teraz mamy aktywować już pęta grawitacyjne. Sektor rządowy wciąż poza zasięgiem, muszę aktywować pęta grawitacyjne, by wyrównać jego pozycję względem zgorzeli. To powinno dać Eli i Strossowi dość czasu na przejście, także tym się zajmiemy. Bardzo mnie ciekawi, czy uda nam się dosyć łatwo tego wszystkiego dokonać, czy jednak pojawią się dobrze nam znane przeszkody. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie zmierzamy. Słyszałem już kilka razy płacz dzieci. No dobrze. Słyszę od jakiegoś czasu płacz dzieci, co przywodzi mi na myśl te nekromorfy dziecięce, które wybuchają. Tutaj pamiętam, że był Hammond. Szef ochrony, tak. Pamiętam, w pierwszej części to się do niego przychodziło. On był czymś tutaj zajęty. Pamiętam to doskonale. Jak w pierwszej części zastanawiałem się, komu mogę ufać. O, Kendra, tamta kobieta się nazywała. Czy Kendrze mogę ufać? Czy Hammondowi? Czy obojgu? Czy tak naprawdę nikomu? To były właśnie moje pytania. Oczywiście nie będę zdradzał, jak to wszystko się skończyło. No to co? Aktywujemy te pęta grawitacyjne? Jedziemy. Awaria? Coś nie tak? Tutaj nic oczywiście nie mogę zrobić. Dlaczego jest awaria? Oj, przepraszam bardzo. To z powodu tej awarii. Nie mam tu żadnej opcji. No, niczego tutaj nie mogę włączyć. Czyżbyśmy musieli wyjść? Czekajcie chwilę. Nie, pokazuje mi tak. Podejdźmy jeszcze raz. Nie no, chyba niczego nie pominąłem. Wydaje mi się, że trzeba będzie wrócić po prostu na górę. Chwila. Przytrzymaj, by potwierdzić. A, o jest. Nie przeczytałem. Już bym się cofnął na górę i coś robił. Dziwnego. Dobra, trzy. Dobra. Oczekiwanie. Dodano zadanie. Nie wiem, czy ja mam czas, żeby to teraz robić. Ojej. Nie wiem, nie będę teraz może czytał tych zadań. Nie ma czasu najwidoczniej. Czyli zostawiamy za sobą Ishimurę, tak? Jedziemy. Chyba teraz to ją zaatakował. O kurczę, trochę nam się tutaj sytuacja z jednej strony polepszyła, ale z drugiej popsuła. Albo zupełnie popsuła. To
w ogóle nie steruję, nic nie mogę zrobić. Obawiałem się tego jumpscare'u. Jezu. Jezu, chciał jej ten śrubokręt wbić w oko. Ale się teraz wydarzyło w przeciągu tych kilku minut, to tak, znowu jesteśmy na Tytanie, rozumiem. Przeczytajmy, co tutaj jest. Znajdź drogę do sektora rządowego. Kopalnie to wszystko, co pozostało na Tytanie. Sektor rządowy został postawiony na jego powierzchni i tuż nade mną. Tam znajdę Tidemana i znak. Tam muszę się udać. To jakbyśmy byli naprawdę blisko końca. Spotkaj się z Ellie. Statek, którym podróżowała Ellie i Strzos, rozbił się zanim tu dotarłem. Muszę odnaleźć Ellie i to szybko. Strzos powoli traci kontakt z rzeczywistością. Wkrótce może stać się dla nas groźny. No właśnie. No to się tam działo. Odbyliśmy bardzo szybką podróż. Rozbiliśmy się. Rozbiła się także Ellie i Strzos. O kurczę. Rozdział 11. Strzos zaatakował w ogóle Ellie. Widzieliście to, to... Aha. Nie mogę to otworzyć? Musiałem to przestrzelić najwidoczniej. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, zanim się Tideman odezwał. Ale widzicie, umknęło mi. To troszkę. Dobrze, może sobie przypomnę. Pozbierajmy, co możemy. Kto wie, czy to nie jest w ogóle już przedostatni rozdział. A, wiem, co już chciałem powiedzieć, że to musi być naprawdę przerażająca taka sytuacja, że widzisz coś strasznego, co zagraża bliskim ci osobom, a nie możesz właściwie na to zareagować w żaden sposób, tylko widzisz tutaj Strzosa, którego no nie można właściwie winić za to, co robi. To wszystko jest skutkiem kontaktu ze znakiem i skutkiem tych wszystkich badań, jakie na nim przeprowadzano. I właśnie widzimy Strzosa, który atakuje Ellie. Śrubokrętem próbuje jej wyjąć oko, wydłubać oko. Nie mamy w ogóle węzłów, także nasz pobyt tutaj jest daremny. Pozostawiliśmy po sobie za sobą Ishimurę, ale czy zostawiliśmy za sobą Nicole? To raczej wątpię. Otwierajmy te wielkie wrota. O kurcz. Patrzcie, znowu te nowe nekromorfy. Mogę to wziąć? Super. Tu coś jeszcze mamy. No, co jest? Dlaczego mogłem to wziąć, a tutaj jakby była szyba? Nie rozumiem tego. No dobrze, zostawmy tę amunicję. Stelaż linowy wziąłem, a tamtej broni nie mogłem. Mamy większe zmartwienia. Dobra. To mogło być wiadomo kto. Ten nowy rodzaj nekromorfów. Nie wykluczam tego. No oczywiście, że tak. Palec na stazie. Dobra. Czy
są tutaj kolejni. Najpierw przeładujmy, muszę tego pilnować. Możemy stazę wziąć. Jeszcze w razie czego jedną mamy w zanadrzu. One lubią mieć się za czym schować. Skąd w ogóle ten rodzaj nekromorfów się tu pojawił? To jest zagadka póki co. Nikt o nich nie wspominał, o żadnym nowym rodzaju. Jak pierwszy raz je spotkałem, to myślałem, że może są to zamienione zwierzęta nawet. Ale ja zaczynam mieć coraz większe podejrzenia, że to może w ogóle nie są nekromorfy. Tylko jakaś po prostu obca forma życia. Jak myślicie? Czy może tak być? Biegnij na mnie. O kurczę. Zatwiłem go? Chyba nie. Naprawdę nie zdziwię się, jeśli to jest obca forma życia. Jezu, tutaj w ogóle nie ma przejścia. No nieźle, jak ostatni odcinek może nie obfitował aż w taką ilość akcji, to ten wręcz przeciwnie. Zaczyna się od mocnego uderzenia. Te dzieciaki pojawiły. Dobra, tam mamy przejście. Jeszcze rzucę okiem, czy tutaj czegoś nie zostawiliśmy. Tutaj chyba już nic takiego nie ma, w razie czego jest broń. Może stazy jeszcze na razie. Chociaż z drugiej strony muszę być gotów na to, że będę musiał z niej skorzystać. Tym bardziej jeszcze jedną mamy, gdzieś to musiałem zebrać. Podleczmy się jeszcze. Idźmy. Tam będziemy musieli hakować. Strzos. O czym on mówi? Krok trzeci. Isaac nie kojarzy tego, także albo... Znaczy tak, krok trzeci możemy spokojnie założyć, że jest to związane z badaniami, które na Isaacu i Strzosie były przeprowadzane. To chyba spokojnie możemy wywnioskować. Pytanie jest takie, czy Isaac tego trzeciego kroku doświadczył i go nie pamięta, czy... Ten krok został pominięty. Strzos mówił, obawiał się jakby tego, że Eli nie pozwoli mu zniszczyć znaku. Czy ja dobrze zrozumiałem? Nie jestem tutaj do końca tego pewien. Ale Strzos ma poważne problemy, które chyba wreszcie musiały się pojawić, co? Taka ostatnia faza tych problemów. Czy może tym trzecim krokiem było właśnie wbicie igły w oko? Cholera wie, co oni chcieli robić na tym tytanie. Ja mam wrażenie, że to wszystko się zaraz zawali. I chyba nie mam złego wrażenia, co? To totalna rozwałka. Ale co to spowodowało? Raczej nie to, że ten statek tutaj trafił, nasz, ta kapsuła.
Widzę, że są ci. Tędy w ogóle mamy iść, od razu go... O Jezu. Świetna celność. Przez moment myślałem, że to zwłoki jakiegoś nekromorfa. Ale to już ich nie ma. Staza, super. Amunicja. Przeładujmy. Jak się robiło te ataki wręcz? Widzicie, nie pamiętam. Tak bym to rozwalił. Ręcznie, muszę strzelać. No słuchajcie, nie wiem, czy ta gra już powoli nie zmierza do końca. Noszę takie wrażenie, że już jesteśmy coraz bliżej końca. Już tak powoli idę. Słyszę, tylko nie wiem gdzie. Jezu, gdzieś na górze? Czy gdzieś obok mnie zupełnie? A tu. Zapas amunicji, dobra. Już nie bardzo mam się tutaj czego pozbywać. Weźmy jeszcze, co to jest, węzeł? Super. Rzućmy tutaj okiem jeszcze do mojego ekwipunku, czy mam coś do wywalenia. A, możemy te miny wywalić, widzicie? A co jest cenniejsze? Nie mam tutaj ceny, ile to kosztuje, żeby sprzedać? Chyba miny są cenniejsze, co? Niż energia, także opuśćmy energię. Więcej dostaniemy za minę w magazynie. Coś oni musieli tu robić. No zresztą to jest kopalnia. No tak, przecież wspominał o tym Isaac, jak to trafiliśmy, że jesteśmy w kopalni, a nad nami jest ten sektor rządowy. Także to by wyjaśniało te wszelkie tutaj tąpnięcia. Dobrze, robimy zapis i zaglądamy do magazynu. 11 rozdział. To coraz bardziej jestem pewien tego, że tych rozdziałów będzie tak jak w pierwszej części 12. No sporo mamy kredytów, ale mamy apteczek. Nieźle. Sprzedajemy. I co? I kupimy energię do piły plazmowej, ile się tylko da. Nie wiem, czy na koniec będę zmieniał kombinezon. Chyba nie. Już tego miejsca nie ma zbyt dużo. Miejsca nie ma zbyt dużo. Czy coś jeszcze tutaj sprzedać? Tych apteczek tam mnóstwo. Może sprzedajmy ze dwie. Sprzedajmy ze dwie i jeszcze bym kupił do tego. Może tak. Dobra. Mamy dużo amunicji, dużo apteczek. Całkiem nieźle chyba to wygląda. Możemy ruszać naprzód. Jestem wielce ciekaw, jak to wszystko się zakończy. Co w ogóle z Eli? Co ze Strossem? Czy będziemy go gonić, szukać? No jest nam potrzebny. Jest nam potrzebny, by zniszczyć znak. Chyba go nie rozwaliłem do końca. Pełznie do nas. Chciał nas ugościć, ale dziękujemy. Ciekawa lokacja. Na pewno nie obejdzie się bez potyczek, co? Na pewno nie. W takiej lokacji sobie tego nie odpuszczą.
odgłosy... O, proszę. A no tak, widzicie, zapomniałem o tym. Że bez przeładowania, jak się nie przybliża, to wtedy można zadawać taki cios, no pewnie. Już dawno z tego nie korzystałem. Dobra, my pewnie mamy iść na dół. Aha, jednak nie. To podejdźmy sobie tu. O kurczę, jaki ma zasięg. Liczyłem na to, że go rozwali. I nawet mi się to udało. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oj, boję się trochę. No. Kurczę, długo nie mógł paść. Dobra. Trzeba by na pewno iść na dół najpierw sobie. O co na górze? Czy tam coś muszę aktywować? Przygnębiająca lokacja. Tak, tutaj nie przejdziemy. Jestem po prostu spostrzegawczy dzisiaj. Nie pierwszy raz zresztą. Jakiś lag. Nie mogę strzelać za bardzo. Dobra. Już, już, już. To mi pasę. Przejdę się jeszcze tam, zobaczymy z tymi zapasami, jeśli jest jakieś dalej przejście, to lecimy na górę. To coś, patrzcie, mamy. Coś mam otworzyć. Trzeba iść na górę najpierw. Kurczę! Tutaj się ustawię. Jezu! I tutaj jeszcze. Dobra. Nie ma lekko. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś na dole nie został. Pokazuję nam w tamtą stronę. Chodźmy jeszcze tutaj. Zdecydowanie warto się udać. A już nie mamy miejsca. Zrobiliśmy miejsce na nowo. O, patrzcie, tam jest jeszcze... Czy to nie jest to przejście, do którego się chciałem udać? Ja najpierw się chcę zorientować, jak to jest na górze. Tak, musimy na dole, tak jak myślałem, na dole musimy tam zadziałać, żeby zapewne uruchomić tamte przejście i windę, co? Także lecimy. Lecimy. Leci do nas radośnie. Jezu, on jak potępieniec. O cholera, jeszcze podszedłem za szybko. Jak kompletny potępieniec, jak one do nas biegną. Dobra. Jeszcze gdzieś tam może będziemy szli. To cały czas te machiny działają. Zostały zaprogramowane. Żeby działać. No ja już tych przeciwników pokonałem w drugiej części, to jest pewnie niezła liczba, co? Powoli, powoli. Tam musimy iść. Ale tutaj jeszcze nie byłem.
Możemy sobie stazę wziąć. Pewnie będziemy musieli może to wymienić. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Doładowaliśmy się. Tutaj jest jeszcze to przejście. Dobra. Chyba już wykosiliśmy wszystkich. Przynajmniej na chwilę. A już nie ma miejsca. Jesteśmy... No dalej nie. Przeładujmy sobie. A teraz też nie. No dobra, zostawmy. To nie pozostaje nam nic innego, jak to otworzyć. I rozumiem, że zamienić. Tam włożyć. Głosy w tle, boję się, że za chwilę coś mi tu wylezie. Możemy się założyć, czy jak to włożę, pojawią się nekromorfy. Od razu lepiej się zrobiło. Więcej światła. I co, lecimy na górę teraz. Mamy dostępne przejście. W zwolnionym tempie, jak to leciało. Cholera. Te dzieciaki do nas idą. Się udało jakoś w miarę to spokojnie przejść. Ten etap. Stąd w każdej chwili na pewno stąd wyłaziły. To nie raz. Dobra, lecił na górę. Czy przydałaby się większa pojemność tej broni? Naprawdę. Ależ mi w tej lokacji klimat przytłoczył Dead Space'a. Właściwie ten klimat odczuwam w przestrzeni całej gry, od początku do końca. Nie było takiego momentu, że jakoś się wyluzowałem i ten nastrój produkcji na mnie nie działał, ale są takie lokacje, które działają na mnie bardziej, jak właśnie na przykład tutaj, jak w tych kryptach, czy w tym sektorze mieszkalnym, gdzie atakowały nas dzieci. Czy noworodki, czy... w tym wieku już szkolnym. O. Dobra. Lećmy, lećmy. Tutaj wziąłem co mogłem. To już prosto chyba będziemy zmierzać do drzwi. To w razie czego jeszcze będzie można wykorzystać. Może będzie możliwość, aby tu wrócić. Znaczy, to możliwość, tak trochę jakbym chciał tu wrócić, nie chcę. Nie chcę, na pewno. Sala skanu termicznego, wejście. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Tak, takie słowa, to lepiej już się przygotować. Pamiętajcie o komorach przetrwania. Czyli jak o tym wspomina, to chyba był głos Tidemana, to będziemy musieli z nich korzystać. Jakieś tąpnięcie nas tutaj spotka, co?
Możemy chyba wysnuć taki wniosek. Ciekaw jestem, jak wam w ogóle się podoba Dead Space 2. Kilka razy już was o to pytałem. Mam nadzieję, że wasze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Że gra was ciekawi, że ciekawi was mój Let's Play. Że te wydarzenia fabularne są takie, jakich oczekiwaliście od twórców gry. Zastanawiam się, czy nie zakończyć to odcinka, chociaż korci mnie, żeby jeszcze pójść naprzód. Jest trzos. O cholera. Wyjął jej oko. Jejku. No to słuchajcie, co w takim momencie mam zakończyć odcinek? Po takich słowach? W sumie by wypadało, bo już jednak trwa 30 minut. Czyli jednak udało się Strossowi tego dokonać. Tylko Eli jest na tyle wściekła, że jest w stanie Strossa zabić, a nam Stross jest wciąż bardzo potrzebny. Ale dobrze, moi drodzy, zakończymy w tym miejscu jednak. Ja jeszcze się cofnę, zapiszę. To będzie się działo, podejrzewam. Podejrzewam, że będzie się działo w następnym odcinku naprawdę sporo. I że to zakończenie gry może być naprawdę interesujące. I może będzie się prezentować lepiej, aniżeli zakończenie pierwszej części, do której miałem lekkie zażalenia, powiem wam szczerze. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do wypowiadania się, co wy sądzicie o Dead Space 2, co sądzicie o tych wydarzeniach, jak podoba wam się mój Let's Play. Zapraszam do pozytywnego oceniania filmu, jeśli przypadł wam on, odcinki przypadają wam do gustu. Bardzo za to dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów i przy okazji gry Dead Space 2. Trzymajcie się, cześć!